Cześć, witam się z Wami dosyć późnym popołudniem, ale pomyślałam, że zacznę dzisiaj tego vloga, żebyście mieli więcej materiału do oglądania. Ja tutaj sobie siedzę, bawię się z małą. Po prostu ona musi być w centrum uwagi, wiecie. No cóż. Ja po prostu tak naprawdę chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, dlaczego mnie nie było, dlaczego filmy się nie pojawiały. Chciałam po prostu nagrać vloga, powiedzieć Wam, czemu mnie nie było, dlaczego filmy się nie pojawiały. A spowodowane to było przygotowaniami do chrzcin. Tak, mieliśmy chrzciny i trochę było, wiadomo, przygotowań i też, wiadomo, miałam studia, więc wolałam sobie odpuścić, niż po prostu... Wolałam odpuścić, niż nagrywać bezsensowne, szybkie materiały, które... No, nikomu nie są potrzebne. Ale wracam. Mam nadzieję, że już będą filmy regularnie. Wiadomo, nic się nie dzieje, nie przerywam nagrywania. Czasami jest taki moment po prostu, że nie daję rady. Albo, że po prostu nie chcę nagrywać byle czego. Sorki. Zabawka. Nie chcę nagrywać byle czego, co może Wam się nie spodobać, co nie będziecie chcieli oglądać, bo będzie byle jak zrobione. Nie chcę czegoś takiego, ja no nie mam jakichś tam, nie wiadomo jakich uprawnień związanych z montowaniem, z publikacją filmów, ale staram się i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że za jakiś czas te filmy będą naprawdę dobrej w porządku jakości. No i tak jak mówię, był chrzest, no i przygotowania. Trochę też zaliczeń i tak dalej, także po prostu rzeczy spowodowane tymi sytuacjami. Dlatego nie było filmów. Ja też mam teraz problem ze swoimi paznokciami. Nie wiem, co się dzieje, po prostu jakby przestały mi się sprawdzać produkty, których do tej pory używam. Pomimo tego, że używam ich od wielu, wielu lat. Marek, produktów tych marek. Nie wiem, co się dzieje, dlatego po chrzcinach zaraz ściągnęłam paznokcie. Miałam też delikatne, króciutkie zrobione. Przyzwyczaiłam się do krótkich, także za jakiś czas próbuję po prostu zrobić hybrydę na swoich krótkich. Mam nadzieję, że to się będzie trzymało. No ale nie wiem, co się dzieje. I tak jak Wam mówiłam ostatnio, chyba na Instagramie, zaczęłam stosować kurację na włosy. Nie, jakoś nie wtajemniczyłam się te jakieś tam specjalne metody pielęgnacji, tylko po prostu chciałam, żeby dostawały witamin tyle, ile potrzebują na wzrost, na to, żeby się nie niszczyły, tak, żeby nie wypadały. Jestem na dobrej, bardzo drodze, ale został mi miesiąc testowania tych kuracji. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać film, jeśli będziecie chcieli oczywiście. Związane właśnie z pielęgnacją, z tym, od czego zaczynałam, ile to trwało, co, jak i w ogóle. No i mam nadzieję właśnie, że te włosy utrzymają się. Oczywiście nie odstawię niczego, od razu po prostu zmniejszę dawkowanie pielęgnacji, którą tam mam załatwioną, którą stosuję teraz. I mam nadzieję, że taki stan się utrzyma. Także ja się zabieram za kontynuację zabawy z małą. I mam nadzieję, że odezwę się do Was, jak się będzie działo coś ciekawego. Pogodę mamy nie za fajną, bo się chmurzy i jest tak dosyć chłodno. Wczoraj było cieplutko, ale już dzisiaj jest tak nieciekawie. Ale może wiecie, że ja tak splatam vlogi z kilku dni, także na pewno coś skorzystam z ładnej pogody i Wam myślę, że nagram jakiś czas. Lecimy na spacerek w niedzielę.
Jak widać, moje towarzystwo ucieka. Mi tu właśnie wlazło w plecy, dzisiaj jestem na kolana. Ale już jest trochę lepiej. Prawa łopatka mi tylko boli. Także lecimy na krótki spacer, bo zaraz tata przyjeżdża. I odezwa się do was. Po kilku dniach, już końcóweczka vloga, ale byłam na aż takich szybkich zakupach w galerii, bo potrzebowałam kilku rzeczy dla małej, bo wyjeżdżamy na wieś niedługo i potrzebuję po prostu takich zwykłych, najzwyklejszych koszulek jakiś, że po prostu jak ona się ubrudzi, gdzieś tam się wybrudzi w trawie, w czymś, to żeby po prostu się nie da tego do brać, to żeby nie było szkoda mi koszulki wyrzucić, bo wiadomo, różnie to bywa. I tak, wzięłam jej, byliśmy w Pepco i w H&M-ie i wzięłam jej taką bluzeczkę, hiszpankę, to jest rozmiar 86 i ona kosztowała 8 zł. Dalej mamy zwykły taki t-shircik, też wszystko brałam na rozmiar 86. Ten był za 6 zł. Tu mamy bluzeczkę papuszki. Ta była za 8 zł. Taka w lamę, hola, bardzo ładna. Też właśnie tak na lato, taka przewiewna, trochę luźniejsza, żeby wygodniej było po prostu biegać w tym. Dalej mamy szorciki, również w lamy, takie malutkie. I tutaj mamy 6 zł. Wzięłam jej też takie, te są troszeczkę takie, wiecie co, guma jest taka sztywna, więc wzięłam jej te na rozmiar 92 i te kosztowały 8 zł. Też takie identyczne, również na 92, rozmiar 8 zł. Wiecie, to takie po prostu chcę przewiewne, żeby ona sobie pobiegała, żeby jej było luźno. Nie żadne kiecki i tak dalej, tylko nawet w samym pampersie niech sobie biega po podwórku, jak będzie gorąco i tyle. Mam tutaj kolejne spodenki. Takie białutkie. To jest jakiś model z organiczną bawełną i te kosztowały dyszkę. Fajne, rozciągliwe na gumce. Dalej mam jeszcze jedną koszulkę, teraz taką różową. I ona kosztowała 6 zł. Wiecie, to no, na parę razy do prania i raczej do śmieci. Znając te koszulki już nie jedne, bo dokupywałam.
Ale tak właśnie jak dziecko je samo, się brudzi, no to takie ubranka są po prostu idealne, bo to nawet jak się coś nie odpierze, wyrośnie z tego, no to do śmieci, no wiadomo, nic z tym nie zrobicie. A takiej bluzeczki lepszej, no to troszeczkę szkoda. Także tu mamy jeszcze wieszaki na ubranka. Takie różne kolory były i tu jest 8 sztuk i kosztowały 5 zł. Kolejna cena. Kolejne, tutaj mamy leginsiki, też z bawełny organicznej, one kosztowały 8 zł. No nie wiem, czy będą na nią dobre. Zobaczymy. I ostatnia koszulka na ramionczka, różowa, tutaj z takim fajnym wzorkiem z koronki. I też kosztowała 8 zł. I dalej mamy zakupy z HM-u. Tu mam taką koszulkę na ramionczka, bardzo fajna. Ona kosztowała dyszkę. Że też do biegania, tu też macie takie rozciągliwe bardzo ramionka, takie, że będzie na pewno dziecku wygodnie, nic to nie będzie jej obcierać. Wiecie, no jak na jakiś wyjazd, no to jest spoko ją ubrać w jakąś tu sukienkę szczelniejszą, albo tak jak teraz była w ten kombinezon, co nie wiem, czy nagrywałam film, czy nie. Tak, bo jest Hall Spadpad i Nexta. I właśnie ten kombinezonik, no jest spoko, tylko że tak do biegania po podwórku, no jest za sztywny, ma skrępowane ruchy. Także dlatego ma takie luźniejsze teraz. Zwłaszcza, że ona teraz jest i wszędzie pełno, nie należy, nie śpił. Jak wcześniej, troszkę za szybko to minie, ale no niestety. Znaczy nie niestety, no wiecie, jak strygnięcie palca i ona za miesiąc będzie miała rok. Także po prostu ten czas leci masakrycznie szybko, no ale cóż, ważniejsze, że jest zdrowa i fajnie rośnie. I tu mamy kolejną bluzeczkę, taką w serduszka, białe, żółtą. Na ten sam po prostu model wzięłam jej kilka sztuk takich, bo fajne są, przewiewny jest ten materiał. Taki cieniutki. Właśnie i te ramionczka są po prostu takie, że się rozciągają i nic jej tu nie będzie piło, więc... Tu mamy kolejną, tylko po prostu jakieś tam owocki białą. Mamy tutaj jeszcze taką ciemniejszą New York. Też one wszystkie chyba były za 10 zł, tak. I mamy tutaj jeszcze też takie cieniutkie, bardzo przewiewne, fajne spodenki. I one były za 11 zł. Dobra, to wszystko z mojego hola i chyba będę kończyć tego vloga. Także dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się.